Dzień dobry, witam serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska. To są gorące pytania i zaczynamy od naszego wschodniego sąsiada. Organizacja Reporterzy Bez Granic zorganizowała w poniedziałek protest przed ambasadą Białorusi w Paryżu przeciwko uwięzieniu dziennikarki Mariny Złotowej, która odsiaduje długi wyrok, chyba bodajże 12 lat, w białoruskim więzieniu. Sekretarz Generalny Reporterów Bez Granic przypomniał, jak ważna jest obrona praw prześladowanych dziennikarzy, podczas gdy uwaga świata skupia się coraz bardziej na licznych konfliktach na całym świecie. Represje białoruskie to represje zapomniane, podkreślił. Czy rzeczywiście tak jeszcze świat zapomniał o więźniach politycznych na Białorusi? O to zapytam mojego państwa gościa, Jakub Bierna, telewizja Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No, tutaj pytanie oczywiście, jest to pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć, no ale biorąc pod uwagę fakt, że od białoruskich wyborów po drodze mieliśmy przecież i mamy dalej wojnę na Ukrainie, a teraz ostatnio dramatyczne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w Izraelu i w Palestynie, no to można się spodziewać tego, że uwaga świata odwrócona jest od strony Białorusi, tym bardziej, że siedzenie w więzieniu jest aktem politycznym, w cudzysłowie cichym, i jeżeli my nie przypomnimy o tym, albo ktoś nie przypomni o tym, to ci ludzie będą po prostu siedzieć w zapomnieniu, te długoletnie wyroki, na które zostali skazani. A przypomnijmy, że na Białorusi obecnie w aresztach i więzieniach siedzi 35 osób. Maryna Załotowa, która była redaktorką naczelną takiego największego, niezależnego portalu na Białorusi, Tutbaj, otrzymała aż 12 lat więzienia za działania na szkodę państwa. I do tego nie można zapomnieć, tutaj akurat może powiem to... No jest wielu dziennikarzy Bielsatu, tak? Współpracujących z Bielsatem, którzy... Dziennikarze Bielsatu stanowią 30% z tej ogólnej liczby, więc można sobie wyobrazić. I nasza dziennikarka Kaciaryna Andrejewa została skazana za zdradę stanu na 8 lat więzienia. Więc pamiętamy także o Andrzeju Poczobucie, prawda, Polaku, który polskim dziennikarzu, przedstawicielu polskiej mniejszości także na Białorusi, który także odsiaduje 8 lat więzienia. No więc są to wyroki, które może jeszcze nie osiągają oczywiście poziomu wyroków stalinowskich, gdzie na masową skalę skazywano ludzi na 25 lat więzienia, jeśli nie na śmierć. No ale jak widać, są to wyroki bardzo długie i co trzeba podkreślić, że sama odsiadka na Białorusi to też nie jest bynajmniej taka sprawa, no idziesz do więzienia, no i siedzisz w tym więzieniu. W białoruskich więzieniach i koloniach karnych administracja więzienna ma naprawdę setki sposobów, żeby takiemu więźniowi... O, chyba się niestety połączenie zacięło, będziemy za chwilkę wracać. Może przypomnę dane przy tej okazji. No tak naprawdę po tych sfałszowanych wyborach na Białorusi do aresztów trafiły dziesiątki tysięcy ludzi. Do dziś przetrzymywanych jest około 1,5 tysiąca więźniów politycznych, a wśród nich właśnie jest 30 par osób, którzy można określić jako dziennikarzy, ludzi, którzy są pracownikami mediów. No i telewizja Bielsat w specjalnym liście zaapelowała o pomoc do ambasadora Szwajcarii na Białorusi. Dlaczego? No dlatego, ponieważ Szwajcaria utrzymuje relacje dyplomatyczne z Białorusią, jest krajem neutralnym, w przeciwieństwie do choćby Polski, która takich relacji nie utrzymuje. No i właśnie to rodzi pytanie o to, jaki wpływ mamy na to, czy możemy mieć, co dzieje się właśnie na Białorusi za naszą wschodnią granicą. Zaraz będziemy mieli naszego gościa z powrotem na łączach, mam nadzieję. Czy się słyszymy? Halo? Tak, słyszymy się.
I zaraz się będziemy widzieć. Proszę bardzo. Widzimy się. Ja nie widzę ani nie słyszę za bardzo. A, pan Jakubie z powrotem, dobrze. No właśnie, Bielsat zwrócił się do Szwajcarii o pomoc, bo Szwajcaria jako państwo neutralne, rozumiem, ma jakieś relacje dyplomatyczne, a Polska nie ma. I krótko mówiąc, polskie MSZ wzywały regularnie tam ambasadora, tak, przeapelowało do władz w Mińsku. No ale jakby jaki wpływ realnie mamy na to, co dzieje się na Białorusi i co dzieje się z tymi więźniami politycznymi? Teraz oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, jest jakby też pochodną sytuacji, nazwijmy to, geopolitycznej, prawda? I tego, że Łukaszenka został i chciał, i też być może został mocniej zmuszony przez Rosję do tego, żeby ograniczyć kontakty z Zachodem i stanąć jednocześnie po stronie Rosji. No ale jak wiemy, Łukaszenka lubi bardzo lawirować w odpowiednich dla niego momentach. I w przeszłości były takie momenty, kiedy więźniowie polityczni zostali na masową skalę wypuszczani z białoruskich więzień, nawet po skazaniu właśnie na wiele lat. W związku z tym, no ja się obawiam, że niestety musimy poczekać na taki moment, bo to będzie moment, który będzie niekoniecznie dotyczył relacji bezpośrednio polsko-białoruskich, ale szerzej relacji Białorusi z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. I wtedy na pewno będzie szansa na to, żeby podjąć ten temat i uwolnić dziennikarzy białoruskich, którzy siedzą w więzieniu. Więc no, na razie nie widać tutaj oznak, aczkolwiek Białoruś na przykład wysyła ostatnio sygnały, że ona się chce dogadać na temat zamknięcia granicy pomiędzy krajami z nią graniczącymi Unii Europejskiej a Białorusi, a zarzucają właśnie Polsce, Litwie, że te sygnały nie zyskują tutaj żadnej odpowiedzi, a Białoruś też sugeruje, że mogłaby ograniczyć jakoś kryzys migracyjny oczywiście, więc Bo rozumiem, że też sytuacja gospodarcza na Białorusi nie należy do najlepszych obecnie. No, z ostatnich danych Białoruś znajduje się w trójce krajów, których obywatele mają najniższą siłę nabywczą w Europie. I dodajmy, że obok znajduje się Białorusi Kosowo i Ukraina, na której trwa od półtora roku wojna. Co pokazuje na to, że białoruski lider, który od lat tutaj stosuje tą ideologię, że on utrzymuje pokój w kraju. No, utrzymuje owszem pokój w kraju, ale jego obywatelom wcale dobrze się nie dzieje od tego. To znaczy, jest to biedny kraj i na razie on oczywiście korzysta nieco z tego, co się dzieje w Rosji, bo po prostu dzięki pozwala jakby omijać część sankcji. Wiadomo, białoruskie przedsiębiorstwa pracują na rzecz rosyjskiej zbrojeniówki. Niemniej jednak, no, jeżeli sytuacja w Rosji się będzie pogarszać gospodarcza, no to na pewno to też uderzy w Białoruś. I wtedy jest szansa na to, że Łukaszenka zacznie z powrotem swoją grę z Zachodem, którą uprawiał od 10 lat. Znaczy, była oczywiście też taka nadzieja, że jeżeli Ukrainie się uda wygrać tą wojnę z Rosją, to to rzeczywiście też będzie miało jakiś wpływ na sytuację wewnętrzną na Białorusi, także na sytuację tych więźniów politycznych. No to miało być jakby takim sygnałem, który by uruchomił może jakąś lawinę. No ale to w tej chwili nie wygląda na to, jakby Ukraina była w stanie, no nie przegra tej wojny, ale wygrać. Jak na razie też nie jest w stanie. Jaki to będzie miało konsekwencje, czy w ogóle jakiekolwiek? Pamiętajmy o tym, że ciężko nawet określić, co to znaczy wygranie wojny przez Ukrainę. Ja tutaj, znaczy, z pozycji Ukrainy to łatwo określić, co to znaczy wygrać wojnę, czyli wypędzić Rosjan z okupowanych terytoriów. No ale niestety tak się składa, że po drugiej stronie jest Rosja, w której nawet cele tej wojny nie zostały jasno określone i
każde zakończenie tego konfliktu przez tą gigantyczną rosyjską propagandę będzie mogło być określone jako wielkie zwycięstwo, prawda? Więc ideologicznie oczywiście Rosja tutaj ma taką przewagę, że ma po prostu ogromną kontrolę nad umysłami obywateli, która jest nie do pomyślenia nawet w krajach demokratycznych w żaden sposób. Ale oczywiście trzeba patrzeć właśnie na następstwa gospodarcze i to, co się będzie działo w tym kraju, nawet po jakimś tam zakończeniu konfliktu, bo uruchomione są jakieś procesy, prawda, w Rosji, których my nawet często nie widzimy, nie rozumiemy, ale one mogą prowadzić do takich napięć w rosyjskiej elicie, które sprawią, że Rosja znacznie osłabnie, więc tutaj ja widzę, prawda, jakąś nadzieję na zmianę sytuacji. Aczkolwiek jak to jest z Rosją, my nie umiemy nigdy określić, co tam się dzieje do końca. No, wspomnijmy, że w połowie lat 80. prawda, najwięksi sowietolodzy nie zdawali sobie sprawy, że Związek Sowiecki upadnie za parę lat, prawda? Podobnie było pod koniec I wojny światowej, prawda, kiedy coś tam się działo. Niemcy niby zaczynali przegrywać, znaczy kraje ta koalicja państw centralnych. A nagle się okazało, że wszystko się zawaliło bardzo dramatycznie. Więc ja tutaj też nie będę popełniał błędu właśnie tych mędrców, którzy myśleli, że wszystko jest jasne. I powiem, że na pewno przed nami mogą być ciekawe czasy w tym względzie i mam nadzieję, że także to poprawi znacznie sytuację uwięzionych dziennikarzy na Białorusi i także oni wyjdą po prostu z więzienia. No, tymczasem Łukaszenko zdaje się iść coraz bardziej w taki kult, można powiedzieć, osobliwy kult swojej osoby. Mówią o nim jego skromność, kręcą o nim film, znaczy białoruska telewizja, można kupić dresy i koszulki z nadrukami w stylu prezydentem się nie zostaje, prezydentem się rodzi. Znaczy, czy to Łukaszenka sobie w ten sposób chce, nie wiem, tą władzę zabetonować? Znaczy, Łukaszenka sobie władzę już nieźle zabetonował, to po pierwsze. A po drugie, no ja myślę, że to jest już taki, to tutaj się dwie rzeczy jakby splatają. Z jednej strony starzejący się dyktator, który no prawda, jakoś tam chce się bardziej zapisać w historii. No trzeba przyznać, że Łukaszence, że faktycznie tego wielkiego takiego kultu nie było, jak znamy z jakichś takich satrapii, na przykład środkowoazjatyckich, gdzie stawiano posągi tym dyktatorom. No niemniej jednak z jednej strony to jest właśnie starzenie się dyktatora, który chce jakby zwiększyć swoją tutaj wagę, a z drugiej strony wiadomo też jego otoczenie widzi, że się zmieniają, świat się zmienia informacyjnie, pojawiają się jakby to silne są sieci społecznościowe i starają się z Łukaszenki zrobić mema po prostu tak naprawdę. Ja oglądam właśnie dużo takich różnych shortsów na Facebooku czy na innych, czy na Twitterze i często widzę właśnie, że pojawiają się takie filmiki, gdzie tam Łukaszenka sztorcuje swoich urzędników, sprawdza czystość krów. Niby one są żartobliwe, ale z drugiej strony są robione wyraźnie pod gust, że tak powiem, tak zwanego ruskiego miru, jak to się mówi, gdzie właśnie ten silny car jest zawsze w modzie. No, w związku z tym silny car jest oczywiście zawsze w modzie na wschodzie Europy, a w każdym razie w jej części. Niestety na tym musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję, Jakub Bierna, Telewizja Bielsat. I kończymy z nadzieją, że rzeczywiście nasi koledzy dziennikarze szybko wyjdą na wolność. Im szybciej, tym lepiej. A państwa zachęcam do... Na pewno trzeba o nich pamiętać i to jest bardzo ważne i wspierać w każdy możliwy sposób, nawet przez umieszczanie w sieciach społecznościowych jakichś postów i tak dalej na ich temat, bo
tym ludziom się pamięć należy i oni nie mogą po prostu gnić w tych więzieniach zapomnieni. Do tego państwa zachęcamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz Jakub Biernek, a państwa zapraszam do kolejnego, za chwilkę po przerwie, odcinka gorących pytań. Tym razem będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje w Hiszpanii.